tylko o mnie, albo o kampanii prezydenckiej, a wasz minister zdrowia oddaje wasz kraj pod opiekę Maryi w obronie przede mną. Dla niektórych moje istnienie jest na rękę, no nie ukrywajmy. Tylko wesoło wam jest, dopóki myślicie, że macie jakąś kontrolę. Choć póki co potraficie mnie jedynie spowolnić. Entuzjazm zwykle kończy się, gdy już się gdzieś pojawia. Wtedy nagle nastaje powaga. No i ludzie patrzą z niedowierzaniem, że to się właśnie dzieje. Przypominają się wam filmy katastroficzne, że tam przecież było tak samo. Najpierw myślisz sobie, kolejna epidemia. Znów chcą na nas zarobić. Myślisz sobie wtedy. To mnie nie dotyczy. Mija kilka dni, a ty widzisz w markecie ludzi robiących zapasy jak na wojnę. I myślisz sobie, kurwa, po co oni kupują te baniaki z wodą? Wystarczy, że jedna osoba weźmie dwa opakowania mąki, to zaraz reszta robi dokładnie to samo. Widzisz w wiadomościach nowe ogniska chorób. Już kilka kilometrów od ciebie. Pan Kowalski ma korona, ma wirusa. Wiesz, zawsze gdzieś jest ta jedna pierwsza osoba. Od jej zachowania zależy, co będzie dalej. No a Włosi to chyba spierdolili wszystko. Na myśl mi tutaj właśnie przychodzi pewna Amerykanka. Ona zadzwoniła po lekarza do siebie, do domu. Lekarz ryzykował swoje życie, ale za to ta pacjentka nie ryzykowała zdrowia innych, jedąc metrem do szpitala. No, mogła jechać metrem, autobusem i masę ludzi by zaraziła, jak ten Polak w samolocie z Dominikanych, zdaje się, nie? Także no, w Polsce też możecie zadzwonić po służby i dzwońcie, nie ryzykujcie zdrowia innych. Bo tym bardziej, że ty zdaje się, że nawet 9 dni potrafisz się utrzymać. No, głównie chyba na metalu i na szkle najdłużej się utrzymujesz. No pamiętam tą Amerykankę, pokrzyżowała mi trochę plany, no ale nie ma tego złego, przynajmniej dla mnie. Nawiążę tutaj do Włoch, gdzie chorego pacjenta trzymano na sali z innymi, narażając masę ludzi na zarażenie. Nie mówiąc już o pracownikach lotniska, którzy bali się sprawdzić Chińczyków w obawie przed oskarżeniem o rasizm. Teraz kierowcy boją się nawet wozić towar do Włoch. Chociaż Chińczyków i tak tam nie wiadomo, bo kurwa. no, będą mieli problemy trochę w tych korkach tam stać. Nie mówiąc o ograniczeniu ruchu granicznego dla obcokrajowców. Przy masowej akcji lotu Sprowadzania ludzi do domu, którzy tak naprawdę mogą właśnie powodować dodatkowe ryzyko mimo środków ostrożności. No ale cóż, każdy ma prawo wrócić do domu. Ja bym im chyba jednak radził zostać w miejscu, o ile to możliwe. No chyba, że jesteś w Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie długo niewiele się robiło. Mówiło się ludziom, że jak zachorują, no to nic takiego. Bo się przynajmniej uodpornią. A rodzina królewska sama Dała drapaka z Londynu. ha, cześć to ziomuś. Teraz słyszą. Złośliwy ich od losu, bo Boris Johnson sam zachorował. Nagle był jakoś bardziej za restrykcjami. Ten, co ma beret. Zapomnieli chyba, że wirusy mutują. A ja sam przecież nie jestem taki sam jak w Chinach. Stałem się mniej wyrozumiały również dla tych młodszych zarażonych. Zaraz, dobrze słyszałem. Wspomniałeś właśnie o akcji lotu. Wiesz, że tak naprawdę Polacy mogli wracać za darmo. Wystarczyło uruchomić procedurę, mechanizm obrony cywilnej, gdzie Polacy mogli wracać za darmo, nie płacąc grubych tysięcy złotych na powrót z Dubaju czy jeszcze dalej. No a tutaj co, Polacy musieli płacić i ktoś jednak na tobie zarobił. No przecież Unia zapewniała zwrot liniom lotniczym 75% kosztów, a tak 25% musiałby zapłacić państwo, nie? Ale okej, no ktoś zarobił, ale z drugiej strony nie należy też rządowi zarzucać bezczynności, bo
Ewidentnie widać, że działania rządu są podejmowane na wzór Tajwanu. Mamy takie ograniczenia, praktycznie jako jedni z pierwszych w Europie. Zamykanie granic, obostrzenia, zgromadzenia ludzi tylko do 2 osób na raz, no chyba, że jesteście rodziną. Nawet do kościoła wchodzi się tylko, nie wiem, po 5 czy po 7, nie licząc jakby tej księży. Ciekawe, czy Xiaomi za chwilę nie wymyśli podajników na wodę święconą. A tak z innej beczki, koronawirusie, czy to nie jest tak, że ty jesteś bronią biologiczną? Bo mi się wydaje, że ta teoria jest trochę dziurawa. Nie jestem. Nie, to nieprawda, to są plotki. Nie zgadza się. Niemniej jednak chyba nie jestem dziełem przypadku. No, nawet jeśli to... Nawet jeśli, to jaki był prawdziwy cel? Co chcieli osiągnąć? Świetny grunt pod kolejne teorie spiskowe. Ale jak na broń, to jestem zbyt mało przewidywalny. Nie da się mną precyzyjnie osiągnąć celu, bo wielu ludzi i wiele gospodarek obrywa rykoszetem. Moje pochodzenie przestaje mieć znaczenie, kiedy zaczynają panikować, myślą, co teraz? Masz jeszcze jakieś plany? No, co teraz w sumie? No, teraz to chuj tam, bo sam nie wiem, gdzie jutro się pojawię. Pójdę tam, gdzie ślina poniesie. Mieliście dość czasu, by się na mnie przygotować. Poza tym u was ostatnio nie ma zimy, a ja wolę zimno. Ciepła temperatura mnie spowalnia. Ciągle u was pada, wieje, Bałtyk jest brudny, wszędzie drogo. Co to kurwa za wakacje? Zresztą na ulicach i w pociągach tak jakoś ma was mniej ostatnio. Nie ma z kim pogadać. Może wasz narodowy jasnowid ma rację i se pójdę w pizdu. No ale wirusie muszę cię zaniepokoić. Mają już lek na ciebie. Szukają nowych leków, ale też testują te, które już są. Ale że jak? A właśnie, że tak. Chlorochina podobno ci nie smakuje. Nawet już ten lek jest na liście specyfików zakazanych. Nie można ich wyjść z Polski. Bo nawet brakuje, bo ludzie szturmowo wykupowali chlorochiny w sklepach. Ale nie bierzcie tego bez wiedzy lekarza. To strasznie niszczy wątrobę i serducho. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz. Jedna z brytyjskich firm szuka chętnych, żeby tobą ich zarazić. Tak? I co? Są jacyś chętni? No nie, chociaż dają za ciebie 17 tysięcy złotych za zarażenie. Ale chciają mnie chociaż trochę? No nie, no bo niech są nawet 17 tysięcy. W sumie się nie dziwię. Kurwa, ja nic nie wiem, na pewno przyjaźń. No właśnie, co z Indiami? No niby są już jakieś zachorowania, ale tam jest problem. Dużo ludzi żyje w szarej strefie, nie dostaną zasiłków. Także cieszmy się, że żyjemy w Polsce tak naprawdę. No ale ty podobno nie chcesz chodzić po Indiach, nie? No akurat przed Indiami to sam się chronię i chodzę tam w stroju ochronnym. Wiadomo, nie na sposobem na walkę ze mną. W Indiach cóż, nie szedłby tam nawet do wody. Jak się w takim razie ostatecznie przed tobą chronić? Mycie rąk, maseczka? Nikt z was przede mną nie ochroni, nie uczcie się, to padł na was wszystkich. A domowa kwarantanna? No chyba, że domowa kwarantanna, no tak. Czyli słuchajcie, stosujcie się do poleceń rządu. No wiadomo, jak jest teraz z polityką w Polsce, wybory, nie wybory, ludzie się p***ają. Siedźcie w domach, no unikajcie skupisk, bo naprawdę ryzykujecie zdrowie nie tylko swoim, ale swoich bliskich, bo możecie im to gówno przynieść do domu. No nie chcecie chyba tego. Moim państwa gościem był koronawirus. Hello, bye bye. Hej, i tak jeszcze całkiem na koniec chcemy zwrócić uwagę na to, że wiele informacji może zanim zmontujemy ten film ulec zmianie. To wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Media prowadzą dosyć bujałą kampanię strachu. Dużo się zmienia. Codziennie tak naprawdę pojawiają się nowe fakty i nowe mity. Natomiast jedną z kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to jest to, że media faktycznie podają liczbę zakażonych czy zarażonych, no bo to jest różnica.
osoba zarażona to nie jest osoba, która koniecznie choruje, to nie jest osoba zainfekowana, tylko osoba, która jest nosicielem. Pan Zdzisiu, który idzie z monopolowego, może być nosicielem, a może nie chorować w ogóle. Spójrzcie na swoją... No, w waszej skórze jest masę zarazków, bakterii. Między 15 a 7% zarazków ogółem to są koronawirusy. Niekoniecznie mówię o COVID, ale ogółem koronawirus jest dosyć znanym zjawiskiem. W chwili, kiedy oglądasz ten materiał, na pewno licznik zachorowań wzrósł. Już nie ma 50 czy 100 przypadków dziennie, ale jest kilkaset. Bo media pokazują tylko te złe przypadki. A jest jeszcze druga kwestia, taka, że przecież większość osób, która teraz choruje, to są właśnie te osoby, które już są w kwarantannie, tak? Bo takie było z góry założenie, że mogą zachorować, w tej kwarantannie się znajdują. A i tak przecież ilość zakażonych, tudzież zarażonych jest mniejsza. Przecież straszono nas, że będzie 10 tysięcy, już tam 2 tygodnie od ogłoszenia pacjenta zero, tak? I co? Jest mniej. A ja tutaj widzę pewną celowość, bo to wygląda na to, że celowo mówią, że będzie więcej zachorowań, ostatecznie jest mniej. I patrzcie, jaką my mamy skuteczną władzę. No to ja tutaj widzę pewną celowość w ogłaszaniu takich informacji, bo to jest wróżenie z fusów tak naprawdę. Przewidywanie, ile zachoruje pod koniec tygodnia. Dlatego reakcją na takie doniesienia medialne nie powinna być panika. No a już 70% społeczeństwa podobno panikuje. No, w sumie nawet postawa WHO świadczy o tym, że tak naprawdę nie powinniśmy się aż tak obawiać. Panicznie przynajmniej. Prewencja jak najbardziej, ale nie panika. Przecież WHO do samego końca twierdziło, że pandemii nie będzie, że to nie wyjdzie poza granice Chin. Do ostatniej chwili zwlekali z podjęciem decyzji o ogłoszeniu pandemii. Czy chcieli coś celowo osiągnąć, czy po prostu wiedzieli, że nie ma tak naprawdę co siać fermentu? No, opinię tutaj pozostawiamy wam. Już nawet WHO ogłosiło powstanie nowej choroby, czy pisało na listę chorób chorobę X, która już ma nawet marketingową nazwę, rodem z filmu o zombiakach, choroba X. Na tą chorobę rzekomo jest gotowych tylko 15% państw i to jest model hipotetyczny kolejnej zarazy, czyli już coś planują. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, dajcie znać pod filmikiem. Cześć!